Siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od ST Software. Tym razem nie będą to żadne informacje, jeśli chodzi o ETS-a i ATS-a, ani o tą i o tą grę. Będą to informacje związane ze studiem. Otóż ST pochwaliło się swoim weekendem, tym ostatnim tygodniem bardziej, który najwidoczniej u nich był dosyć pracowity, jednak czy nad grami to nie wiem, ale bardziej nad innymi rzeczami. I najważniejszą rzeczą, taką najgłówniejszą, jaką już widzicie, to jest po prostu przeprowadzka SCS-u do innego lokum, do innego miejsca, które na zdjęciach po prostu wygląda świetnie. To jest oczywiście ten plan tego budynku, który został zrobiony przed tym, zanim został wybudowany, tak miał wyglądać. No i tak mniej więcej wygląda. No i co, tu już jest środek, jak widzicie, no tutaj najwidoczniej jakieś specjalne przywitanie, takie na otwarcie, ogólnie to logo fajnie zrobiono, mi się podoba po prostu, no tutaj takie wypoczynkowe, no świetnie to wygląda, tu jakieś zwierzątka mają, tu jest screeny z gry, no super to wygląda po prostu. Po prostu aż trudno by było pomyśleć, że jednak jest to małe studio. Dalej pójdziemy za chwilę. Aczkolwiek nie żeby coś, to nie jest cały budynek SCS-u. Jeszcze nie. Może kiedyś będzie, ale to jak wiecie, takie studio urośnie. Może. Z tego co mi wiadomo, już od jakiegoś czasu tam planowano przeprowadzkę, już jakoś dawno to robiono, a teraz ostatecznie się to skończyło, a wiadomo jak to jest. Przecież nie będzie się robiło czegoś do gry w czasie, kiedy komputer jest przewożony do innego lokum, tak, z jednego do drugiego. No, ale teraz będą mieli już nowe lokum, lepsze miejsce do robienia rzeczy, do robienia takich rzeczy jak nowe stany do ATS-a, nowe lepsze DLC, nowe update'y, kupno naczep, nowa Skanies, nowy Meksyk, DirectX 11. W sumie to jeszcze zapomniałem. Ja nie wiem. Dużo rzeczy. I jeszcze coś o tym lokum. Otóż dowiedziałem się, gdzie to się znajduje, jak to się nazywa. Ja nie wiem, czy to jest ulica. Nie, to chyba jest to biuro, czy jak to się nazywa dokładnie. Gilney Cacero. Patrząc na Pragę, tak głównie, to znajduje się w tym miejscu. Użyłem sobie tego widoku 3D. No i wygląda tak, jeśli chodzi o ten widok 3D. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, o właśnie ze Street View, no to było już tu robione zdjęcie przed budową. No 2014 rok, maj, jeszcze było budowane, planowane właśnie na 2015. No wygląda mniej więcej tak. No, i tak to wygląda. O właśnie, tutaj ładnie się wczytało. Ładnie to wygląda, ładne miejsce. Dobre miejsce. I tutaj też, tutaj jest droga, jaką przybyli. Od swojego starego miejsca, dokładnie to jest ich stare lokum, gdzie się znajdowało, do tego właśnie nowego. No, trochę tego było. Dobra. A więc co tyle, jeśli chodzi o to miejsce. No i też druga część, czyli relacja z Gamesconu, z Hangaro Racing, tam byli, no Hangaro, nie, jak to się nazywało? Na Węgrzech byli, na tych wiadomo zawodach. I co widzę, zapraszają na kolejne zawody w Czechach, Most, to chyba miejscowość jest Most, dobra. No i zapraszam, a tu jakieś zdjęcie. To w ogóle Paweł Srebrul, ja go nie widziałem na żadnych zdjęciach wtedy, jak robili na Gamesconie. No, tutaj najwidoczniej się pojawił. No i tak to wszystko wygląda, w ogóle duże kolejki były, widzę. No może aż takie duże nie, no ale sporo to było. W ogóle fajny znaczek. Przypomina mi ATS-a. No, i tak to jest. Taka relacja. Może to nie jest jakoś
związane z grą, żadnych informacji na temat gier nie ma. Ale może to oznaczać za niedługo, że po prostu ten postęp nad grami, pracami i tak dalej po prostu się przyspieszy, bo to będzie lokum dla większych osób, nie będzie żadnego ścisku, będzie lepiej po prostu. Lepsze warunki pracy, więc może będzie lepiej. Bo widzę, że gracze niecierpliwią się, bo pod każdym zdjęciem, każdym postem wasze jest zapytanie, gdzie jest KNS, gdzie jest coś tam, a to, a tamto. W ogóle mnie śmieszą komentarze w stylu yes, please add Volvo Tuning Pack. Co mnie naprawdę rozdupsa, bo czekamy na dwie? To były dwie ciężarówki? Tak? Renault? Tak, dwie ciężarówki od Volvo, Renault Range T i Volvo FNL. A ludzie chcą po prostu DLC z Volvo, żeby jeszcze licencję od nich dostać, no GG. No, ale o tym można było powiedzieć później. Już tak po chwili powiem, bo w sobotę pojawi się film informacyjny, w którym dokładnie o tym powiem, ale chodzi o to, że będę pisał list do... dokładnie list, e-mail do SCS-u z pytaniami właśnie takimi, można powiedzieć, konkretnymi, w stylu, bo jak tam skania F, albo jak tam postęp z własnymi naczepami, albo jak tam BDF, czyli tandemy i tak dalej. Więcej o tym będzie we filmie informacyjnym w sobotę. Jeśli chodzi o to, to tyle. Na razie nic więcej na temat gier, ale może wkrótce coś będzie. A więc to tyle, więc trzymajcie się. No i cześć.